Witam Państwa. Poniedziałek rano, godzina 15:09. Zegnałem właśnie swoje jaśniaki. Tego żałobnika tak bokiem on chodzi. Jastrząb mi go nie weźmie, kurnie, no mi wziął dobrego gołębia, a tego śmiecia nie weźmie. Słabe jest ciśnienie. Lepsze było ciśnienie, to by poszły. I tak chodzę jasne. A nie tylko chodzę ciemne i Budapeszty. I też bez gwizdu. Srizdu w pizdu. Zegnałem je teraz, bo zaraz chyba idę w las na grzyby. Tu mili tam widziałem, nazbierał całe wiaderko. No, przyjdzie lekki wiaterek i ten, to tylko raz ich nie będzie. I będzie po gołębiach. Ach, mnie wkurza ten żałobnik, jak on mnie wkurza. Nie podoba się, bo ładnie chodzą w kupce. A ta łajza jebana, kurwa, klepie jej na swoją rękę. Jak widać, całą niedzielę nikt nie gonił, nie widziałem. A jak tylko nie pójdę tamty kilometr i niech z pięć spadnie, to od razu gonitwa. Może to one chyba nie spadną, bo są zdrowe gołębie. Ale i coraz wyżej idą. O, odejdę. Ale jak ja je widzę w zasięgu wzroku, to nie jest odejście. Dla mnie to nie jest odejście. Jak strzelą na drugą wieś, to ja, o, to odejście, tam już. Później muszą pracować, muszą myśleć. Pięknie chodzą. Same jaśniaki. Nie, no nie same, bo tam jest 16 Budapesztów. A i 9 Deresi. I 4 Bociany. Ja to marnie, bo one z ostatnich piór zrzucają. Lubię, jak one idą tam gdzieś, by poszły kurde gdzieś z kilometr, a kilometr to za mało. Teraz tam do pół kilometra gdzieś są ode mnie. Ale ja je widzę dobrze. Zobaczcie, nikt nie goni, nikt. Nie mogę przybliżyć, bo jak przybliżę, to mi się wyłączy. Zaraz. Tutaj ma 40 i się chwali, że nie ma z kim gonić. A może jak. Się nie chce gadać. A one coraz wyżej idą, ale już 4 od tego. Odskoczyły.
Aby coś odskoczy, to zaraz, zaraz z tego. Coś do nich do tego. I się wszystko psuje. Nasze słabe. Ale rysują ładnie. I te już mnie wkurzyły. 2, 4, 6. No i już do nich dołączają następne. Te bociany są słabe. Patrzyłem, to ostatnie pióra rzuciła, a przedostatnie ma tak do połowy. Dwa, cztery, osiem. Odskoczyło. Ale to jest zdziw, już chyba do 3 tygodni, jastrzębia nie ma. Bo jeszcze żeby jastrząb tu przeleciał, czy jakiś gawron, to jeszcze gorzej by było, ale się ale opuściły już. O, tam leci. Jastrząbek. No, leci. A mógłby tutaj trochę, by je zaraz do góry niestety. Te co oblatują. Nie wystarczy, jak tak chodzę. Nie muszą mi chodzić całą godzinę. Do czego mi to? Ta godzina chodzenia. A to te się opuściły i już się złapały. A ta łajza samemu klepie chodzi. Zaraz, inaczej się złapały tu. Nie ma nic. By poszły na Iłowo. Tam też leci jakaś wrona chyba, czy coś. Ale one już ją chyba widzą, bo już stanęły. Nie. On pójdzie, chyba tam go pojadę 3 na 2 kilometry i niech sobie klepie. I niech sobie klepie. Kierunek wiatru, jak się zmieni, to będą szły na miasto. Tu chodzi gołębie. Taka zgrabna lotka. I znów trzeba będzie z nich z 50 sprzedać. No, ze 70 se zostawi. O, już będę
do siadania będę się zbliżał. Muszę zejść. I jeszcze raz dzisiaj będą zegnane. Dwa razy, tam rzadko, żebym trzy razy zganiał. Widzicie? Tam jeden facet mi pisał, o drogi oddechowe, drogi. Zobaczcie, żaden nie kisa, nie ten, nie dyszy. Jak się ochłodził. Ale tam 30 stopni gorączki i one dobrze chodzą. Dokładnie dyszą, nadrabiają. Wystarczy, że tyle pochodzą, a jak spierzeją, to w ogóle będą. A do budy też szybko wchodzą, bo one się strzębia boją. Gdzie też nic nie ma. O, już lecą. By mnie obaliły. Wchodzą. Jeszcze jakbym krzyknął, buda, buda. Co? Dobra, dobra, zamknę. Zarałem, sypnę troszkę. Tak samo chodzą przy nodze, przy rękach. Muszę zamknąć. Zobacz, jak no, między nogami, tak samo się chodzi przy nich. To. Tam i ta jaśniaczka jedna taka smutna jest, ale żre ona. Wcina. To jest dobry lotnik, ta Budapesztka. A te żółte to wszystkie te stare, szanet. No
sztuka jest 40 tych piżaków takich, i to takich ostatnich, bo te wczesne to wszystko sprzedałem. Teraz by było ciężko sprzedać. A tak to tam te pierwsze 6 żałobników zostało. Ale 5, bo tego jednego to nie liczę. Gdybym miał chwilę, to go zlikwiduję, pojadę puszczę. Nie będziemy denerwował. To ten mi nie chce latać. Raz idzie do góry, raz nie. I to tam jeszcze teraz go jeden ten rok i koniec. Nie chcę takim gołem. Rzekł, że ładny gołąb i tego, ale co ty to? On by chodził, jakby niziutko chodziły, to on by chodził. Ale w takim tempie i wysoko to on się boi iść. Żółte to wszystko lotniki. Dwa takie ziabi zostały. Ostatnie. Ten. Ale już tak pierzeje. Jeszcze jeden. A i ten. Takie. Ścieżaczki się zrobimy. No 2-3, bo i to tam. Samica. Cała biała biła, teraz dostaje na łebku. Tu dobry lotnik też. No te żółte to wszystkie. Tam samica. Ta cała para, ten żółty, to Budapesztko, te z Zamoławy, 10 km szły. Miałem je puszczać jeszcze dalej, ale mi się nie chciało jeździć. Kurde, nie chce się tak jeździć tam z paroma gębiami. No jeszcze raz dzisiaj, drugi raz o pół do lepiej. Rano to nie zganiam gołębi, jak już mówiłem, tam jak się wstanie na głodno. No jakbym je zegnał, to po gołębiach, na bank. Jeszcze niechby była taka pogoda. To ta tak trochę oblatuje ta bucianka. I tak jak mówił, jak pójdę tam, to od razu szturchanie. Jak nie pójdę, to nikt nie goni. Yeah.
Gdzie ten żałobnik jest? A, siedzi ten. On mnie tak denerwuje. To ta menda taka. Te buciany te duże pecie mają. Ja je dokupywałem z Mławy, bo moje samice zginęły za tym Mławy. Tamte to dobrze chodziły. Nie wiem, obciął pecie, ale kobietne to już się nie podobają te gołębie. Ten jest dobry lotnik. Ten też jasny. No i tak. Jeszcze do pierwszego, do początku listopada, jak one będą miały spierzone, będą miały już na wierzchu ostatnie pióra. Wtedy do gołębia chodzę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia znowu za 2 tygodnie, za tydzień. Jak będzie mi się chciało. Dzisiaj przyjdę z tych grzybów, a dzisiaj przyjdę z tych grzybów, to muszę trochę sprzątnąć, bo miałem w sobotę sprzątnąć, się nie chciało. Ale tak zawsze sobie co i raz wejdę i trochę, choć trochę sprzątnę. Z tych półek. Sucho jest. Nie ma tej zielenizny. Jak ta zielenizna jest, to już coś się dzieje. Nie wiem, od czego ta zielenizna. Tak. Jest normalnie. No i gołębie chodzą. Tylko, że muszą być gonione. Raz, dwa razy na dzień. Jak są niegonione, to później ciężko to wrobić. Tam niby, że wrobiony, ale on tam nie chce chodzić. Dobra, pozdrawiam. Jeszcze raz. Życzę zdrówka, najważniejsze.